Wielkiego wzrostu był ksiądz jegomość stolarczyk. Był większy w ogóle od wszystkich gazdów i parobków we wsi. A siele to miał jak nieprzymierający niedźwiedź. Pojadali tę całą wielką beczkę kiszonej kapusty potrafił chycić i wrócić na wóz. A przy budowie kościoła dźwigał wielkie, ciężkie plazy i trąby. Ksiądz jegomość stolarczyk był zapalonym taternikiem, no i takim człowiekiem, co rok widział uczestniczyć w wielu wyprawach taternickich, począwszy od Łomnicy, a skończywszy poprzez Wierlach, Wiazę, na Giewoncie. Ksiądz jegomość stolarczyk był największym autorytetem w sprawach Tatr i Góralszczyzny. Wśród parafian słynął z bezkompromisowych działań, ostrych i celnych kazań. Odwiedzał ludzi, swoich sąsiadów, no tak w ich chałupach. Bywał na chrzcinach, bywał na weselach. Wszędzie kacza było. No a przy sposobności, no to ich pouczą, nie? Jako mają gazdować, jako porządek trzymać, jako koło bydła chodzić, ze się mają dokładnie myć. Niedzielami to zaś organizował chór, a na ten chór to zaproszą dziewczęta i baby. No a wiadomo, zeka były dziewczęta, no to też i przychodzili chłopciska. Autobiografii księdza Józefa Stolarczyka czytamy. Urodziłem się dnia 12 lutego 1816 roku we wsi Wysoka, koło Jordanowa, z rodziców gospodarzy wiejskich Jędrzeja Stolarczyka i Agaty z Działków. Pierwsze szkoły elementarne odbyłem w Jordanowie, główne w Myślenicach. Po ich ukończeniu zostałem sierotą, straciłem ojca swego. Przy wielkim matki swojej, ubogiej wdowy Wysileniu, trzy pierwsze gimnazjalne klasy ukończyłem w Podolińcu. Naśliwe się w Podolińcu, na Śpisu, dzisiaj na słowackiej stronie, kany ksiądz Józef chodził do gimnazjum pijarskiego. I to gimnazjum, Jaśku, miało długie tradycje, kiedy tu ksiądz jegomość Stolarczyk się uczył, bo już istniało 200 lat wcześniej, a założył je w 1642 roku starosta spiski Stanisław Lubomirski. Warunki do nauki były tu bardzo dobre, bo Spisz to jest taki tygiel narodowości. Obok siebie żyje tu aż 7 narodów. Polacy, Słowacy, Węgrzy, Niemcy, Rusini, Żydzi i Romowie. Jak można poszerzyć horyzonty w takich warunkach? Przed księdzem Stolarczykiem uczyli się tutaj, albo byli profesorami nawet, Stanisław Konarski, późniejszy twórca reformy szkolnictwa w Polsce przedrozbiorowej, poeta Franciszek Karpiński, ten od Laury i Figona i ten, co napisał kolędę Bóg się rodzi, Ksawery Dmochowski, twórca polskiego klasycyzmu. No i w latach 30. XIX wieku uczył się tutaj także ksiądz jegomość, jeszcze wtedy nie był księdzem, Józef Stolarczyk, który zapewne stąd, z Podolińca, po raz pierwszy zobaczył Tatry, gdzie przyszło potem mu przez ponad 40 lat pasterzować, a też spinać się po tych górach. Pewnie stąd je zobaczył i pokochał po raz pierwszy. Zanim przyjechał do Tarnowa, uczył się na Węgrzech. Ukończył 2 lata filozofii w Tarnopolu. Jak pisze w autobiografii, pod jezuitami, od których wiele się nauczyłem. Teologię ukończyłem w seminarium w Tarnowie pod przesławnym rektorem tego zakładu, Michałem Królem, który uczył nas kapłańskiej karności i innych cnót kapłanowi potrzebnych. W
Wyświęcony na kapłana zostałem przez jaśnie wielmożnego księdza biskupa Wojtarowicza dnia 28 sierpnia 1842 roku. Po wyświęceniu byłem aplikowany do Makowa. Następnie przeniesiony zostałem do Nowego Targu, gdzie w parafii świętej Katarzyny byłem katechetą. W 1848 roku jegomość Stolarczyk wyjechał do Zakopanego. Dostał nominację na pierwszego proboszcza tutejszej parafii. Mam w ręku Liber Memorabilium Sive Historie Parochie. Jest to kronika spisana przez pierwszego plebana zakopiańskiego księdza Józefa Stolarczyka. Jest ona nieocenionym źródłem historii Zakopanego i parafii zakopiańskiej. Niedługo po przybyciu ksiądz Stolarczyk w kronice tej odnotował, co zastał. Pleban bez plebanii, bez kościoła, bez inwentarza, zgoła bez wszystkiego. Do tego lud na pół dziki, chytry i chciwy, którzy zbiegali się koło mnie, aby coś zyskać. Nie z nauki, ale z grosza. A ja byłem bez grajcara. Za funkcję, na przykład pogrzeby, nic nie płacili. Bo mając jedną kobietę, co im trupów do kościoła, do Chochołowa odwoziła, na pokropieniu poprzestawali. Mało kto ojcze nasz uczciwie zmówić potrafił. Dla oddalenia mało kiedy, po większej części raz lub dwa razy na rok zjeżdżali do kościoła.